Gdzie są najdroższe autostrady w Europie? W której europejskiej stolicy możesz kąpać się w jeziorze praktycznie w samym centrum? I co ciekawsze, gdzie odbywa się największa na świecie technoparada, która zrzesza już co roku ponad milion osób w mieście, które liczy zaledwie 350 tysięcy mieszkańców? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć! Ja się nazywam Kordian Borowiak i na tym kanale publikuję przydatne informacje dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak również wszystkich tych, którzy z Wielkiej Brytanii kochają podróżować we wszelkie zakątki tego świata. Jest to już ostatni odcinek, ostatni przystanek, który zrobiliśmy w naszym wakacyjnym Eurotripie. Zapraszam Was dzisiaj, abyście z nami razem zwiedzili Zurych, stolicę Szwajcarii. Na wstępie mam jeszcze tylko gorącą prośbę. Jeśli to nie problem, proszę zatrzymaj ten kanał i daj nam subskrypcję, aby pomóc nam rozwijać go dla Ciebie jeszcze bardziej. Jeśli content Ci się spodobał, to daj proszę również kciuka w górę i jakikolwiek komentarz dla zasięgów, ponieważ algorytmy YouTube'a są bezlitosne i tylko to pomoże nam rozwijać się i docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry bardzo dziękuję. Okej, więc ostatnim przystankiem naszej wakacyjnej przygody okazał się Zurych. Co prawda nie planowaliśmy tego, natomiast dzięki uprzejmości mamy jednego z moich kolegów, których serdecznie tutaj pozdrawiam, mogliśmy zatrzymać się na powrocie do Wielkiej Brytanii w Zurychu i dzięki temu zwiedzić to wspaniałe miasto, jak również wziąć udział w największej technoparadzie na świecie, która odbywa się tam co roku w drugą sobotę sierpnia. Do Zurychu udajemy się z parku kempingowego pod Padwą we Włoszech. Mieliśmy do przejechania dokładnie 519 km, aby dotrzeć do Zurychu. Oczywiście nie obyło się bez przykrych niespodzianek, takich jak korki i wypadki na drogach, także trasa zajęła nam tak naprawdę cały dzień. Jednak gdy już wjedziecie do Szwajcarii, widoki, myślę, że rekompensują wszelki stracony czas w korkach. Ważna rzecz, o której musicie pamiętać, gdy podróżujecie do Szwajcarii, to winiety, jeżeli oczywiście poruszacie się po autostradach. I są to chyba jedne z najdroższych winiet, jeżeli wybieracie się do Szwajcarii na krótko, na 2-3 dni, ponieważ nie ma możliwości w Szwajcarii kupienia winiet właśnie na taki okres, bądź na tydzień, bądź na miesiąc. Zawsze kupuje się winiety na rok kalendarzowy. Więc jeżeli my wjeżdżamy w sierpniu do Szwajcarii na 2 dni, to kupujemy roczną winietę na rok 2023. Koszt takiej winiety to 38 funtów. Natomiast, ponieważ jedziemy z przyczepą, to kupujemy ją razy 2. Więc za 2 dni podróżowania po Szwajcarii, za same winiety zapłaciliśmy 76 funtów, czyli całkiem sporo. Ale nikt nie mówił, że Szwajcaria będzie tania. I tak jak przed chwilą wspomniałem, to myślę, że widoki, które mijacie po drodze, w jakiś sposób rekompensują nawet te drogie winiety. Polecam wybrać trasę, która ciągnie się wzdłuż jeziora Uri. Jest to wielkie jezioro, które znajduje się po środku szwajcarskich Alp i gwarantuję, że widoki, które tam zobaczycie, zostają w pamięci naprawdę na długo. Ok, więc dojeżdżamy do Zurychu i w samym mieście nie mamy niestety dużo okazji do zwiedzania, natomiast jeżeli mogę cokolwiek polecić, to na pewno jest to Zurychskie jezioro, które znajduje się tak naprawdę w samym centrum miasta. W Zurychu i Szwajcarii generalnie klimat jest bardzo luźny, jeżeli chodzi o podejście ludzi do spędzania wolnego czasu i nie jest niczym dziwnym, że ludzie nawet całymi rodzinami bądź grupami znajomych rozbijają sobie pikniki, siedzą na kocach, przynoszą swoje kosze z jedzeniem i rozbijają się wokół całego jeziora, które praktycznie znajduje się w samym centrum miasta. Również nie jest to nic dziwnego, aby do tego jeziorka sobie wskoczyć i schłodzić się, ponieważ w sierpniu jest tam naprawdę gorąco. Dwie takie miejscóweczki, które są myślę warte odwiedzenia nad Zurychskim jeziorem, to po pierwsze Seebad Enge, czyli taki jakby basen, który jest wydzielony na terenie tego jeziora. Myślę, że to całkiem ciekawa atrakcja. A wieczorkiem, gdy już zrobi się ciemno,
to warto spacerować sobie brzegiem tego jeziora w kierunku Springbrunnen Aquaretum, czyli takiej bardzo ciekawej, podświetlonej fontanny, która co jakiś czas również robi swego rodzaju pokazy, wystrzeliwując wodę w powietrze. Natomiast co do samej parady, Street Parade, jest to parada, która swój początek ma w 1992 roku. Zapoczątkował ją student matematyki Marek Kryński. Nie udało mi się niestety znaleźć dużo na temat jego osoby, jednak samo imię i nazwisko sugeruje, iż był to nasz rodak. W 1992 roku, gdy zorganizował paradę, to różne źródła podają, że przyszło na nią od 1000 do 2000 osób, co i tak wtedy było uważane za duży sukces. Następnego roku było już to 10 tysięcy osób, a w 2023 teraz było już to ponad 1 000 000 ludzi, którzy przyjeżdżają na tą paradę. Jedna ważna informacja, na pewno nie jest to miejsce, na które chcecie wybrać się z dziećmi. Parada trwa cały dzień od samego rana w sobotę i cały Zurich, całe centrum miasta zamienia się w jedną wielką imprezę techno. Ludzie zbierają się tam już co najmniej dzień wcześniej i rozbijają namioty, kempingi, kampery. Całe miasto zamienia się w jedną wielką wioskę techno, na której znajduje się chyba około 10 różnych scen, które są rozstawione na różnych brzegach jeziora. Samo wejście na teren imprezy jest darmowe, również rozbicie namiotu na trawniku wokół jeziora bądź nawet w środku miasta również jest dozwolone i darmowe. W trakcie imprezy chodzą tam ludzie, którzy rozdają wodę, różne soki witaminowe i przeróżne tego typu rzeczy, które mogą Wam się przydać, aby uzupełnić płyny i witaminy, gdy cały dzień od rana do wieczora bawicie się przy głośnej muzyce techno. Ludzi jest tam naprawdę bardzo dużo i myślę, że jeżeli nie jesteście zwolennikami takiej muzyki, to akurat w ten weekend unikajcie Zurychu. Natomiast jeśli lubicie bawić się w takich klimatach, to myślę, że jest to must go. Impreza, której nie możecie nie zaliczyć, jeżeli lubicie tego typu klimaty. Także ze względu na czas, który wybraliśmy na odwiedzenie Zurychu i fakt, iż cały weekend tak naprawdę odbywała się tam technoparada, no to nie zwiedziliśmy takich typowych, klasycznych miejsc w centrum miasta. Niestety nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast mały protip, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Zurychu i będziecie się chcieli poruszać po centrum, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem są w tym celu hulajnogi bądź rowery elektryczne, Bolta bądź jakichkolwiek innych firm, które są w tym mieście dostępne. Jest to najprzyjemniejsze, najszybsze. Takie przejazdy kosztowały nas średnio między 5 do maksymalnie 10 funtów, więc jest to całkiem przystępna cena, a dojeżdżacie sobie dokładnie do miejsca, w którym chcecie się znaleźć. No i tym właśnie sposobem nasza wycieczka dobiega końca. Mówię to z pewną nostalgią w głosie, ponieważ był to naprawdę jeden z najlepszych wyjazdów, jakie zaliczyliśmy w życiu. Teraz z Zurychu udajemy się już w stronę francuskiego Calais, gdzie mamy zabukowany prom, który zabierze nas w kierunku Anglii, gdzie dobijemy do portu w Dover, a następnie jeszcze kilka godzin pojedziemy na północ do naszego domu. W tym momencie kończy się nasz Eurotrip, ale to na pewno nie koniec tego kanału. Zapraszam Cię już teraz na podsumowanie całego wyjazdu, gdzie zawrę bardzo dużo przydatnych porad na temat tego, jak podróżować z przyczepą, bądź również jak po prostu radzić sobie w poszczególnych krajach, które udało nam się w tym roku zwiedzić. Zapraszam Cię również na kolejne podróżnicze i nie tylko odcinki, ponieważ już niedługo opublikuję na kanale odcinek o wyprawie w angielskie góry, zdobywaniu najwyższego szczytu Anglii oraz spania na dziko w środku angielskich gór. Już teraz serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to bardzo proszę, daj kciuka w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby pozwolić nam go rozwijać i zamieszczać tu jeszcze ciekawsze treści właśnie dla Was. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!